Sandeep Sharma jest historykiem. Fascynuje go przeszłość tego miejsca. Dziś nie widać tu śladów życia, ale dawniej roiło się tu od ludzi. 500 lat temu w tym miejscu było tłoczno. Ludzie przychodzili tu, by uzyskać zgodę na widzenie z królem. Oto Fort Kumbalgar. Budowlę kazał wznieść Rana Kumba, władca królestwa Mewar. Było to jedno z państw położonych w Rajasthanie. W owym czasie Indie dzieliły się na mniejsze kraje. Był to czas wojen i podbojów. Wszystkie panujące domy bezustannie walczyły o terytoria. Zagrożenie inwazją było bardzo realne. Stolica państwa znajdowała się w odległym o 80 km mieście Chittaugarh. Ta forteca stanowiła drugą linię obrony. W razie ataku król chciał zabrać wszystko, co potrzebne do sprawowania rządów i ukryć się w górach, w bezpiecznym miejscu za murami. Forteca Kumbalgar była najważniejszą budowlą obronną w całym królestwie. Ale krew przelano tu jeszcze zanim rozpoczęto budowę. Miejsce to ma ogromne znaczenie historyczne. Jest poświęcone męczennikowi, Meru. Oddał on życie, by zapewnić szczęście mieszkańcom fortu. Miejscowi do dziś powtarzają legendę o tym, że kiedy rozpoczynano budowę, każdy wzniesiony fragment murów tego samego dnia się zawalał. Król udał się do jednego z duchowych doradców. Ten powiedział, że fortu nie da się zbudować, dopóki ktoś dobrowolnie nie złoży swego życia w ofierze. Na ochotnika zgłosił się jeden z pielgrzymów albo żołnierzy. Zgodnie z legendą zaczął iść pod górę. Kiedy tak szedł, został ścięty. Odrzucona mieczem głowa zatrzymała się w miejscu, gdzie zbudowano świątynię upamiętniającą męczennika. Po zniesieniu klątwy w 1433 roku rozpoczęto budowę, która trwała 15 lat. Jest to drugi po wielkim murze najdłuższy mur na świecie. Ma 5 metrów szerokości, a jego poszczególne fragmenty łączą się ze sobą, co jak na owe czasy było cudem inżynierii.